Dzieciaki z klasy 402. Twoje ciało się zmienia. I właśnie dlatego bardzo was wszystkich proszę o datki dla głodujących sierot, oczekujących pomocy i jedzenia. Mam im dać moje gadki? Nie mają dość zmartwień? Penny, ja na twoim miejscu szukałabym pomocy w innej klasie. Są inne sprawy? Ja mam niezmiernie ważną sprawę, pani Grace. Chciałam przypomnieć, że dziś otwieram objazdowy szpital dla łyżeczek Polly McShane. Jak zwykle nie trzeba nic płacić. Po prostu przynoście swoje uszkodzone łyżki, a dam im nowe życie w kochającym środowisku. Dziękuję. W tym roku założę też czarną skrzynkę dla wszystkich, którzy uszkodzili sztuczce, a chcą pozostać anonimowi. Chociaż osobiście uważam, że powinno się was zamknąć w więzieniu. To koniec ogłoszeń na dzisiaj. Oprócz jeszcze jednego. Ja też mam jeszcze jedno. Zapraszam was jutro wieczorem do szkoły na specjalny wykład. Rewelacja! Szkoła w nocy! Mam tu zamieszkać? No cóż, radzę wam przyjść. To będzie wykład o zdrowiu, a do tego pokaz filmu. Szkoła? Plus film? Plus noc? To musi być... Film nosi tytuł Twoje ciało się zmienia. Tak! Super! Muszę go zobaczyć! Muszę! Siedzę w pierwszym rzędzie! Oh, jak co roku... Nie mogę się doczekać tego filmu. Na pewno będzie lepszy niż ten o Peru. W końcu dowiemy się, skąd się biorą dzieci. To ty nie wiesz? Kurczę, nie masz kablówki, co? Widziałem ten film w starej szkole, ale chętnie obejrzę znowu. O co to całe zamieszanie? Ja też go widziałem. Nic ciekawego. Widziałeś ten film, Freddy? To opowiadaj. Ten film jest o dwunastolatku, który ma na imię Kevin. Pewnego ranka, gdy tylko się obudził, zajrzał pod kołdrę i zobaczył... że jego stopy były w łuskach. A jeszcze do tego straszni marsjanie kradli mu karty z bejsbolistami. To przecież nie jest ten film. To Kevin na Marsie. Ale jego ciało się zmieniło. Jedynie stopy. Po co mi jakiś film? Ja wszystko wiem. Rodzice opowiedzieli mi o pszczółkach, gdy miałem 6 lat. No, a mnie powiedzieli wszystko, jak miałem 3. Teraz przychodzą z pytaniami do mnie. Skąd się biorą dzieci? Co? Powiedz mi, skąd się biorą dzieci, Nancy? Ja tego nie wiem. Żartujesz, tak? Nie, udaję, że wiem, żeby nie wyjść przed chłopakami na głupka. No, ale przede mną wychodzisz. Proszę cię, powiedz mi. Mama cię nie uświadomiła? Próbowała wiele razy, ale ja nie mam zamiaru słuchać o tym od niej. No i nawet nie chciałem, żeby uczyła mnie siusiać do sedesu. No cóż, ja wiem wszystko o zmianach ciała. To bardzo ciekawe. Super, wiedziałem, do kogo przyjść. Opowiadaj. W życiu. Czemu? O tym się głośno nie mówi. Wiem to z książki, którą znalazłam za szafką. To pożycz mi tę książkę. To nie była moja szafka. Pilnowałam kiedyś dziecka. Ci ludzie mieli jeszcze ciekawsze rzeczy w szufladach. Błagam, Nancy, powiedz mi. Nie, przyjdź na film bez komiksów o kosmicznej bestii, to może czegoś się dowiesz. No dobrze, kochani, ci z was, którzy chcą przyjść na film, niech się wpiszą na tej kartce. Ach, spokojnie, napiszecie także, które z waszych rodziców przyjdzie z wami. Rodzice? Chyba, że dadzą zatyczki do uszu. Mam wziąć rodziców? To może od razu całą rodzinę, babcię i moich kuzynów. Można wziąć rodziców? Cudownie! O,
Chociaż będę musiała odwołać wspólne smażenie kotletów baranich z mamą. Jak ci idzie? Super, było już kilka ciekawych łyżeczek pokrytych osadem, parę obdrapanych, a poza tym właśnie naprawiłam drewnianą łyżkę ze złamaną rączką. Ludzie potrafią być okrutni. Przynajmniej wiedzą, że zawsze mogą przyjść po pomoc do ciebie. Tak, staram się nie oceniać tych strasznych ludzi, bo to łyżki są tutaj najważniejsze. A teraz musi pani stąd pójść. Dlaczego? Czas otworzyć czarną skrzynkę zniszczonych łyżeczek. Dałam słowo, że każdy, kto wrzuci tutaj łyżkę, pozostanie anonimowy. Rozumiem. Mam tylko pytanie. Jeżeli nie wiesz, kto wrzucił tam łyżkę, to skąd wiesz, komu ją oddać? No co pani? Przecież po naprawieniu łyżeczek nie będę ich oddawać tym rozwydrzonym potworom. O, nie ma mowy. Witam, witam. Panowie idą na lewo, a panie na prawo. Mamo, to Jordan. To jest Jordan? Ta bogata. Ha, popatrz, a ubiera się beznadziejnie. Gustu się nie kupi. O! A tam jest Penny. Ta niby piękna? Jesteś ładniejsza. Tylko popraw trochę włosy. A to co? No, gdzie ty jesteś, tato? Nawet nic nie zjadłem, a akurat dzisiaj twoja matka zrobiła jadalną kolację. Oby to było coś ważnego. Znowu coś zmalowałeś? No coś ty, tato. Przyprowadziłem cię na film Twoje ciało się zmienia. Serio? Niezły tytuł. Szybciej. Proszę się pośpieszyć. Film zaraz się zaczyna. Nareszcie się dowiem, jak bocian znajduje pola kapusty. Tak, to na pewno będzie główny wątek. Czekajcie, jeszcze ja! Przykro mi, nie możesz wejść sam. Twój tata nie przyjdzie? Miał przyjść, ale pewnie poleciał na księżyc. Co robić? Muszę obejrzeć ten film. Cóż, dobrze, możesz wejść sam, Jesse. Tak! Jeśli będziesz chciał coś wiedzieć, to pytaj mnie. Znam odpowiedzi na wszystkie pytania, które chciałbyś mi zadać. O, jasne, na pewno się do pana zwrócę. Ha! Farciarz, jak spławiłeś ojca? Słuchaj, on po prostu nie... Wini, niektórzy po prostu mają talent. Super! Za nic nie chciałem się spóźnić. Przyszedłem godzinę temu. Tak bardzo chcę znów obejrzeć ten film. Twój tata zgodził się przyjść jeszcze raz? To nie tata. To nasz listonosz. Dałem mu $10. Witajcie, kochani. Zaraz obejrzycie bardzo ciekawy film. To będzie ważny moment dla każdej dziewczynki na progu dojrzewania. Ten film przygotuje was na zachodzące w was zmiany. I odpowie na pytania, dlaczego w niektórych miejscach zaczynacie się zaokrąglać, a ci niedojrzali chłopcy w ogóle tego nie widzą. A? Witam emerytów i ren... Oj, to nie ta kartka. Mowa na rozpoczęcie roku, prośba o podwyżkę... O, po prostu zobaczcie, skąd się biorą dzieci. O tak, pokażcie wreszcie ten film. Twoje ciało się zmienia. To będzie jedna z największych przygód w życiu młodego chłopca. Z tego filmu dowiecie się, jak cudownie... Juhu, Jesse! O? Mamusia przyszła! Nie! Yeah. Przepraszam bardzo, przepraszam. Hej, łapy przy sobie. Przepraszam. Cześć, słonko. Co ty tu robisz? Gdzie tata? Tatuś znów dostał zatrucia pokarmowego i ciągle siedzi w toalecie. Więc przyszła mamusia. Zdziwiony? Coś mnie ominęło? Doszli już do tej części? O... Nie! Niech ktoś mnie stąd weźmie. Przez następne lata wasze ciała przejdą wiele zmian. Spójrzmy, od czego się to zaczęło. Od
ameby. I tak właśnie zachodzi reprodukcja jednokomórkowców. Wszystko widzisz, skarbie? Chcesz na kolanka? A teraz zaczniemy badać... To będzie dobre. ...bardziej skomplikowany proces reprodukcji u wyższych gatunków. Najwyższy czas zobaczyć, jak rozmnaża się... No, dalej! Tak, w końcu się doczekałem. Mniszek lekarski. Don Juan ogrodowych chwastów. Teraz, kiedy już wiemy, jak rozmnażają się ameby i rośliny, przejdziemy do kolejnego gatunku. No nareszcie! Dowiedzmy się czegoś o godach naszego przyjaciela, kurczaka. Rodzina państwa kurczaków powiększyła się o 11 kogucików i 14 kurek. A teraz już kolejna grupa. Brzydkie słowo! Powiedział grupa, ty matole. Grupa to inne słowo na określenie gatunku. Nie miejcie jakichś dziwnych skojarzeń. Mamo! Teraz następuje faza druga. U chłopców zaczynają zachodzić pewne zmiany. Hej, Penny, przyjdź do mnie jutro, to... Rosną im... No, najwyższa pora. Po lewej stronie widzicie kobietę. Numer kobietka! Mamo, daj mi popatrzeć! Hej, ale odlotowa laska! Moja krew! Wdajesz się w ojca! Ten syndrom oznacza, że wkroczyłeś w fazę trzecią. Ja tego nie miałem. Ta tabelka pokazuje, ile zmian zajdzie w twoim ciele w fazie trzeciej. No, no, trzeba będzie sprawdzić te zmiany w twoim ciele. I tak kończy się ta fascynująca podróż po tajnikach reprodukcji. To było lepsze od Kevina na Marsie, co? Właśnie, że nie. Jakie to bardzo ciekawe. Już teraz wiesz, skąd się wziąłeś. Wcale nie wiem, niczego nie słyszałem, bo ktoś nawijał przez cały film. O, naprawdę, skarbie? Nie martw się, mamusia wszystko ci wyjaśni. Której części nie zrozumiałeś? Tej o... Chodźmy już stąd! Wychodzisz już? Przecież film się skończył. Oczywiście, ale teraz będzie mała pogadanka dla chłopców i ich ojców. I dla twojej mamy. Co za pech. Dobrze, rozpocznijmy naszą pogadankę o filmie. Może chciałbyś o coś spytać? No, w sumie to miałbym parę pytań. To idź do mamy, jest lekarką, ja jestem od księgowości. Bardzo ciekawy film, prawda? Powoli zaczynacie swą podróż do dojrzałości. Jak małe kwiatki rosnące do słońca. Ale pamiętajcie, że gdy wasze ciała będą się zmieniać, mogą zostać zaatakowane przez różne wstrętne bakterie. Ta pielęgniarka ma świetną cerę. Jeszcze jedno pytanie! Błagam cię, nie pytaj już o nic. Juhu, tutaj! Ojej! A to co? Mam tu jakąś krostę? Rano pójdziesz do lekarza. Juhu, proszę pana! Pani McCoy, czy nie uważa pani, że powinniśmy dać szansę innym? Ja tam uwielbiam jej pytania. Zastanawiam się, czy nie powinnam się martwić, skoro Jessie się nie zmienia. Wy dwie w ogóle nie odezwałyście się podczas dyskusji. Nie macie pytań? Nie. Wszystko o rozmnażaniu wiem od mamy. Poza tym dużo zrozumiałam, gdy byłam w Nowej Gwinei u państwa Padua i ich 11 dzieci. O, teraz już 12. Gwinea. Robią tam bardzo dobre buty. Jak takie zobaczysz, to od razu kupuj. To kiedy dziewczynkom zaczyna się ta rzecz? Jak to kiedy? Pomiędzy 13 a 16 rokiem życia. Zasnęłaś, mamo. Szanuj mamę, Polala, albo barbarski widy grecznicz. Grecznicz? Das grecznicz? Wibasz picznicz globnic. Naj, globnic nej. Kipiku! O, kipiku!
Hej, hej, papa! Papa, do zobaczenia. A, i dziękuję za wyjaśnienie mi fazy piątej u kobiety. Sam nigdy bym do tego nie doszedł. Nie ma sprawy. I proszę pamiętać, że w fazie szóstej... W tych broszurkach jest wszystko, o czym była dzisiaj mowa. I pamiętajcie, że ciało każdej z was jest inne. Nie martwcie się, jeśli wasze koleżanki zaczną się zmieniać, a wy nie. Wasze ciało w końcu na pewno się zmieni. Staniecie się kobietami, pójdziecie do szkoły medycznej i spotkacie chłopaka z New Jersey, który miał zadzwonić, ale nie zadzwonił. No czy tak trudno jest podnieść słuchawkę? Ciekawe, z kim teraz ćwiczę usta? Dorastajcie! Może pójdzie wam lepiej niż mnie! Dobra, już ci założyłam kartę zdrowia. Tak szlifuję łyżkę się. Przez 3 lata byłam wzorowym rekonstruktorem łyżek, a teraz po raz pierwszy ześliznął mi się pilnik, no i niestety ją straciliśmy. Kogo? Tę łyżkę, którą mi pani powierzyła. Obiecałam pani, że znów zrobię z niej cudo. Tyle lat mieszała nią pani te mama łygi na obiad, a teraz... Nadaje się na zło. To straszne. Złamałaś ją? Tak. Właśnie tak. Wezmę widelec. O, proszę się nie załamywać. Jest jeszcze nadzieja. Podobno w Danii jest zakład lutujący złamane łyżki. Wiecie co? Chyba widziałem dziewczynę w fazie trzeciej. Skąd się biorą dzieci? Co? Nie widziałeś filmu? Nie, widziałem moją mamę, która non-stop gadała i nie mogłem się przez nią skupić. No i teraz mam straszny mętlik w głowie. Po co chcesz to wiedzieć? To i tak ci się nie przyda. Nancy, błagam. Zapomnij, nie będę mówić o tym na głos. Jak ty mi nie pomożesz, to nikt mnie nie uświadomi. Jesteś tak żałosny, że chyba... Pomogę ci. Dobra, Jessie. Pielęgniarka dała nam o tym broszurki i na pewno ma jeszcze takie w gabinecie. Tak, dzięki. Tylko nie mów przy niej o szkole medycznej. Potrzebne mi są bandaże, wata, aspiryna, syrop na kaszel, maść na odparzenia, no i taka broszurka o rozmnażaniu. Nie widziałeś wczoraj filmu? Widziałem. Sądziłam, że po tym filmie wszystko zrozumiecie, ale... No. Aha, tak jak myślałam. Byłam pewna, że pan Besser nie podoła temu zadaniu. Jak zwykle, gdy zabrakło bandaży, kazał mi używać starych prześcieradeł. Są tańsze. Zaradny facet. Mogę tę broszurkę? Jasne. Usiądź sobie i poczytaj, a potem odpowiem na wszelkie twoje pytania. Aha. A? Aha, fajnie. A już wszystko wiem. Dzięki. Momencik, to broszurka dla dziewczynek. Super. Nareszcie! Dobra, dzieciaczki, pokażcie, skąd się bierzecie. Cześć, Słowo! Dobrze, że jesteś. Dzwoniła pielęgniarka, że wziąłeś złą broszurę. Kiedy to się skończy? Sądziłam, że ten piękny film wszystko ci wyjaśni, ale skoro nadal nie możesz tego wszystkiego ogarnąć, nie to... mów! Nie mów mi o tym! O czym? O rozmnażaniu?
Nie wstydź się mnie, kochanie. Jestem twoją matką. A kto ci ciągle zmieniał pieluszki? Nikt nie zna cię lepiej niż mamusia. A że znam cię tak dobrze, to spodziewałam się, że będziesz bardzo zawstydzony podczas naszej rozmowy na te tematy. Dlatego przygotowałam listę kilku słów, które możesz bać się wymówić. Żeby pokonać twoją nieśmiałość, będziemy mówić te słowa razem. No, to może zaczniemy od tego. Gotowy? Powtarzaj za mną!